Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, że w tak licznym gronie jest już nas prawie 300 osób. Postanowiliście dołączyć do naszego webinara. Piątki w Akademii Aplikacji to dni webinarów, dni wyjątkowe. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was też wyjątkowy temat. W ogóle tych wyjątkowych okoliczności dzisiejszego webinara będzie trochę więcej, będziemy o nim wspominać dalej. Mówić dzisiaj będziemy o zadaniach. To kolejny temat związany z Office 365. Tym razem przyjrzymy się bliżej zadaniu. Mówię my, bo sesję poprowadzi niezastąpiona Marta Czapik, która pokaże Wam, jak rozpocząć, jak ogarnąć swoje zadania w Office 365, z jakich narzędzi możecie skorzystać na początku tej drogi, jak je ze sobą zintegrować, jak dzięki temu uzyskać większą efektywność. Ja nazywam się Łukasz Falaciński. Wspólnie z Michałem Guzowskim prowadzimy projekt Akademii Aplikacji. I na początku zachęcam Ciebie, jeżeli jesteś z nami po raz pierwszy, zajrzyj koniecznie na stronę akademiaaplikacji.pl, łamane przez webinary i przejrzyj nagrania z poprzednich wydarzeń. Znajdziesz tam całą masę przydatnych informacji. Sądząc po Waszych komentarzach, treści były przydatne, więc zapraszam Was do obejrzenia webinarów. Natomiast jeżeli jesteś z nami po raz pierwszy, to szczególnie Cię witamy i mam dla Ciebie kilka słów wprowadzenia, czym w ogóle Akademia Aplikacji jest. To jest projekt edukacyjny. Ja lubię myśleć o Akademii jako takiej agencji tłumaczeń. Tłumaczymy język biznesowy na techniczny i techniczny na biznesowe. Staramy się połączyć te dwa światy, które często właśnie nie potrafią ze sobą rozmawiać. Osobom technicznym, deweloperom, programistom, administratorom pokazujemy, jak wykorzystać narzędzia i jak rozwiązywać konkretne problemy biznesowe. Mamy za sobą dwa szkolenia online z PowerUpsów, które doskonale pokazały nam, że jest to możliwe. Z drugiej strony mamy osoby biznesowe, które mają do dyspozycji narzędzia, takie jak Office 365, ale często nie potrafią wykorzystać pełnego ich potencjału. Jednym z takich wyjątkowych okoliczności dzisiejszego dnia jest to, że jesteśmy za chwilę przed startem kursu przygotowanego przez Martę, który właśnie takim osobom pokaże, jak można te narzędzia wykorzystać i faktycznie podnieść i swoją efektywność, i też pozytywnie wpłynąć na działanie swojej organizacji. Słuchajcie, wiem, że bardzo czekacie na demo, więc ostatnia rzecz z tych organizacyjnych. Jak będzie zorganizowane nasze spotkanie? Po tym krótkim wstępie, za chwileczkę już przejdziemy do sesji demo, gdzie Marta pokaże Wam właśnie, jak uruchomić narzędzia służące do i wykorzystać narzędzia służące do zarządzania zadaniami w Office 365. Zarówno w kontekście takim personalnym, osobistym, jak i w kontekście zespołu. Jak je delegować, śledzić, kontrolować postępy działań. Na koniec po sesji demo, krótko ją podsumujemy. Wspomnę też o innych narzędziach, które służą do właśnie zarządzania zadaniami, ale trochę w większej skali, bo pamiętajcie proszę, że to, co dzisiaj zobaczycie, jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli zaczynacie wykorzystywać Office 365, macie problem z opanowaniem nad zadaniami. Natomiast w większych organizacjach, przy bardziej sformalizowanych procesach, warto zastanowić się nad wykorzystaniem innych narzędzi i troszeczkę o nich wspomnę w podsumowaniu. Opowiem Wam też o naszym kursie Office 365 Ninja, który dokładnie dzisiaj o 21 zamyka swoją przedsprzedaż. Powiem Wam, dlaczego warto, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dołączyć do nas, czym jest ten kurs. No i damy Wam też szansę zakupienia go w cenie, która już się nie powtórzy. Warto na to poczekać. Na bieżąco, w prawym górnym rogu, możecie korzystać z przycisku Q&A. Dzisiaj na Wasze pytanie odpowiada Michał, zwarty i gotowy. Bardzo lubimy Wasze pytania. Zaskakujecie nas często ciekawymi pytaniami i też liczymy, nawet jestem pewien, że dokładnie tak samo będzie i dzisiaj. Ze względu na skalę, przed chwilą było 300, jest już nas 400 osób, zakładam, że zapewne nie uda nam się odpowiedzieć na wszystkie pytania na żywo. Będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, żeby tak zrobić, ale mając też w pamięci doświadczenia z poprzednich webinarów, jeżeli nie starczy na to czasu, wszystkie pytania zbierzemy, przeredagujemy, dodamy odpowiedzi i w formie PDF-a opublikujemy wraz z nagraniem z tego wydarzenia najdalej w najbliższy poniedziałek. Także Marto, powoli myślę, że możemy się przełączać na Twój pulpit. Jestem, jestem. Już wyciszyłam
Zmieniłam wyciszenie mojego mikrofonu. Mam nadzieję, że pulpit już będzie widać. Wszystkie kolorowe ikonki z Office 365. Jeżeli się Widać, już słychać. przełączyło, świetnie. No to w takim razie ja teraz oficjalnie witam serdecznie. Jak to się zawsze witam, cześć z tej strony legalna Marta. Bardzo się cieszę, że jest nas dzisiaj tak wielu o wyjątkowo innej porze. Mam nadzieję, że nikt nie zapukał tutaj do naszych Teamsowych drzwi o godzinie 11. Wszyscy jesteśmy tutaj punktualnie o 13. Ja z mojej strony chciałam tylko jeszcze dwa słowa o sobie. Ja na co dzień zajmuję się szkoleniami z Office 365 i pokazuję właśnie osobom nietechnicznym, jak z Office 365 korzystać. Ja zawsze mówię, że prowadzę każdego użytkownika za rękę i każdego użytkownika prowadzę kroczek po kroczku, jak kliknąć, gdzie kliknąć, jaki efekt to da. I nie używam języka technicznego, nie używam języka marketingowego, niczego nie sprzedaję, po prostu chcę jak najlepiej wytłumaczyć użytkownikom, żeby jak najwięcej czasu zaoszczędzili dzięki korzystaniu z Office 365. Seria naszych wspólnych webinarów z Akademią Aplikacji też prowadzi krok po kroku przez wiele już aplikacji Office 365, bo mamy za sobą Teamsy, SharePointa, pokazywaliśmy ostatnio 10 funkcji w Office 365 i będę się do tych wcześniejszych webinarów też odnosić. One są nagrane, zawsze można do nich wrócić. Jeżeli jesteście z nami po raz pierwszy, to będziecie mogli oczywiście je obejrzeć jeszcze nie raz. Ten webinar również będzie nagrany, także na pewno tempo jak zawsze będzie wysokie, jak zawsze szybko mówię i będzie można do tego sobie wrócić już w przyszłym tygodniu. Dzisiaj pokażę, jak ogarnąć swoje zadania w Office 365, bo ja też pracuję na zadaniach i codziennie mam tych zadań całą masę i bez systemu do zarządzania zadaniami bym sobie zdecydowanie z nimi nie poradziła. Albo po prostu część zadań by mi gdzieś uciekło, albo bym o nich zapomniała. Niełatwo jest zarządzać dużą ilością zadań, tym bardziej jeżeli pracuje się w różnych zespołach, albo prowadzi się po prostu swoją działalność. Jeżeli pracujecie w większych firmach i prowadzicie bardzo skomplikowane projekty, to tak jak Łukasz powiedział, do tego służą dedykowane duże narzędzia, a ja pokażę, jak można w małych zespołach pracować na takich projektach, gdzie można wymieniać się zadaniami, takie zadania delegować. Pokażę, tak jak wspominaliśmy też w zaproszeniach, Microsoft Planner. Teraz jesteśmy akurat na stronie office.com, gdzie widzicie swoje wszystkie aplikacje i usługi Office 365. Pokażemy Planera, czyli tą zieloną ikonkę i To Do, czyli tą niebieską. Ja postaram się jeszcze troszkę pokazać z OneNote'a, ale ja o OneNote'cie mogę mówić godzinami, także pokażę na sam koniec kilka ciekawostek. Przejdę w takim razie do Planera. Klikając planer, uruchamia nam się nasz system do zarządzania zadaniami. Jeżeli jeszcze tutaj nigdy nie zaglądaliście, to będzie tutaj całkowicie pusto. Ja mogę kliknąć nowy plan, żeby nowy plan utworzyć. I wraz z planem tworzy mi się grupa Office 365. Nie będę tłumaczyć, czym jest grupa Office 365. O tym mówiłam w poprzednim webinarze w zeszłym tygodniu. 10 funkcji w Office 365, które musisz znać. I to jest funkcja numer 1, czyli właśnie grupy Office 365, bo Teamsy i SharePoint i mamy też grupy w Outlooku, opierają się na grupach Office 365 i jeżeli taką grupę już mamy, to możemy do niej plan dodać, ale jeżeli tworzymy nowy plan, to tworzy nam się również grupa. Ja sobie stworzę na przykład plan transport, żeby z ludźmi od transportu delegować sobie zadania. Możemy wybrać prywatny lub publiczny, klikam utwórz plan i teraz w tym momencie tworzy mi się nowy, całkowicie pusty plan. Dodatkowo stworzyła mi się również skrzynka, która nazywa się transport małpa moja domena, czyli unelte.pl. I na tego maila mogę wysyłać jakieś wiadomości dla całej grupy. W tej grupie jeszcze nikogo nie mamy, bo tutaj mamy zakładeczkę członkowie i jestem tylko ja. Mogę sobie tutaj jako członka dodać też Marka. Niech was nie zdziwi tutaj para Hania i Marek Mostowiak. Jeżeli jesteście po raz pierwszy, to będą główni bohaterowie. Mam jeszcze kilku innych użytkowników, na przykład Ania Jankowska i to są członkowie, którym możemy przydzielać zadania w planerze. Robimy to przez dodaj zadanie, ale dodaliśmy teraz członków i tak jak powiedziałam, będziemy mieli wspólną skrzynkę. Przejdziemy do Outlooka. W Outlooku mamy wszystkie nasze maile i tutaj po lewej stronie mamy grupy. I w tych grupach znajdują się wszystkie grupy, które mam utworzone, każda skrzynka grupy oddzielnie. I mamy tutaj również transport, czyli to, co stworzyliśmy przed chwilą. I od razu mamy maila 13.10, witaj, została stworzona nowa grupa i mamy tutaj oddzielną skrzynkę. I jak wejdziemy sobie tutaj w kalendarz, to też mamy kalendarz. Już sobie szukamy tutaj w naszych grupach, jest transport.
i on nam się wyświetla tutaj oddzielnie. To jest inny kalendarz niż ten, który widzimy w planerze. Tutaj nie będą te same zadania, które są w planerze, ale do tego też później przejdę i Wam to wyjaśnię. I tak wygląda właśnie grupa. Tworzymy po prostu plan, a wszystko to dookoła tworzy nam się samo. Jak klikniemy sobie dodaj zadanie, to będziemy mogli zadanie przydzielić do danego członka. Ale wcześniej widzimy, że tutaj mamy taki przedział do wykonania. Tutaj możemy dodać nowy przedział i możemy sobie w takich przedziałach te zadania sortować. Dodamy sobie na przykład, tutaj mamy do wykonania, na przykład do sprawdzenia. Możemy dodać kolejny przedział do wysłania. I tworząc nowe zadanie, wpisujemy po prostu dane zadanie, czyli na przykład zaplanować trasę i przydzielamy to zadanie do jakiejś konkretnej osoby. Tutaj klikamy przydziel, następnie na przykład Marek może być odpowiedzialny za zaplanowanie trasy. Ja teraz otworzyłam sobie takie zadanie i tutaj mamy dużo więcej ustawień. Można zmieniać przedziały, czyli w tym momencie do sprawdzenia, do wysłania, czyli te przedziały, które utworzyłam. Można zmienić postęp na przykład na w toku, priorytet na ważny, wysoki lub niski, data rozpoczęcia. Może to być na przykład zaplanować trasę od 27 do 28 będziemy planować trasę. Zrobimy od 27 do 28 może zostać, ok. I tutaj po prawej stronie mamy takie kolorowe zakładeczki. To są zakładki, których nazwy możemy zmienić. Czyli tutaj ustawimy sobie na przykład Poznań. Przykład tutaj możemy ustawić Kraków i ustawiamy sobie jakieś miejscowości, które będą przypisane, na przykład trasa Poznań-Kraków i ustawiamy sobie czerwony i żółty. Każde zadanie możemy sobie kategoryzować i te kategorie, jeżeli nazwiemy je tutaj, to one będą dokładnie w ten sam sposób przy każdym zadaniu. Spójrzcie, co jeszcze w takim zadaniu można ustawić. Lista kontrolna, czyli przy zaplanowaniu trasy trzeba najpierw sprawdzić mapę. Tutaj możemy też na przykład ustawić sobie taką listę kontrolną, wysłać kierowca. OK. I to możemy pokazać na podglądzie karty. Spójrzcie, klikam pokaż na karcie i tutaj mamy wszystkie nasze zadania i mamy zakładeczkę Poznań, Kraków i zaplanować trasę. Z tego poziomu możemy sobie tutaj te nasze checkboxy zaznaczyć i mamy informację, że 2 z 3 zostały wykonane. Wejdę jeszcze raz w to zadanie, mamy te 2 wykonane i możemy też dodawać załączniki. Na przykład możemy dodać plik, link, albo coś z naszej witryny SharePoint. O SharePointie też już wcześniej mówiłam, także powinniście już to dobrze wiedzieć. Tam znajdują się wszystkie nasze zadania, wszystkie nasze pliki w SharePointie. Jak klikniemy sobie dodaj plik, to możemy dodać cokolwiek, co jest na naszym dysku. Na przykład jakiegoś PDF-a, plik Worda, zdjęcie. Ja sobie dodam na przykład fakturę. Otwórz. I tutaj, jeżeli mamy teraz pokaż na karcie podgląd na nasze zadania, możemy to zmienić i pokazać na karcie fakturę. I spójrzcie, teraz na podglądzie mamy widok tej faktury, czyli widok PDF-a. Nie mamy tylko nazwy z rozszerzeniem PDF, ale widzimy całego PDF-a, co tutaj się znajduje. Od razu mamy podgląd na nasz dokument. Ja już w międzyczasie stworzyłam trochę więcej tych zadań, bo nie będę Wam pokazywała, jak tworzyć 20 zadań, bo skończyłby nam się czas. Żeby nie być gołosłowną, spójrzcie, stworzyłam taki zespół logistyka, i dodałam tutaj mnóstwo zadań. Te zadania zajęły mi, jak widać, o 11:21 rozpoczęłam. Skończyłam dodawanie tych zadań o 11:27. Dodałam 17 zadań, więc w jakieś 5-6 minut można zaplanować pracę dla całego zespołu. To nie zajmuje dużo czasu. Ja wtedy też poustawiałam wszystkie nasze priorytety, wszystkie daty ukończenia, rozpoczęcia dla 3 osób. Dla Hani, dla Ani i dla Marka. I te wszystkie 3 osoby miały zaplanowane cały dzień w dziale logistyka. Ja stworzyłam tutaj transport, ale wcześniej miałam już uszykowany na dzisiejszy webinar taki plan logistyczny. I mamy tutaj również do wykonania, do sprawdzenia i do wysyłki. I mamy tych zadań całkiem sporo. Te zadania również mają etykiety. One mają etykiety na przykład supermarket, minimarket, sklep. I to są zadania, które towarzyszą prawdziwemu działowi logistyki, ponieważ zaprzyjaźniona osoba, która pracuje w logistyce, jest szefem administracji, była w stanie podać mi, jakie zadania są i jak oni rozwiązaliby to z pomocą planera. I stwierdziłam, że przełożę tutaj taki praktyczny przykład. Nie będę wymyślać na potrzeby webinaru jakichś przykładów, na przykład kupić toner do drukarki.
bo to możemy sobie zapisać w innej aplikacji, do której za chwilę przejdziemy, ale faktycznie tutaj mamy coś dotyczące zarządzania klientami, coś dotyczące księgowości i mamy tutaj przykłady z życia wzięte. Na przykład aktualizacja plików obrotowych, wystawić faktury. Do sprawdzenia mamy korekty do faktur. Widać, że zadanie jest spóźnione, bo jest na czerwono. Ale tego jest sporo i można się w tym łatwo pogubić, bo nie jest to bardzo czytelne. Tym bardziej, że mam ustawioną na potrzeby webinaru wysoką rozdzielczość i nie widzę wszystkiego. Musiałabym wszystko przejrzeć, żeby faktycznie wiedzieć, co tutaj się dzieje. Ale tutaj z pomocą przychodzą nam filtry. I spójrzcie, kliknę sobie filtrowanie i mogę sobie wyświetlić wszystkie działania po terminie. I już mamy dużo bardziej przejrzyście. Widać, że Marek zalega nam z korektami do faktur, z analizą rozbieżności z klientem. Klient Minimarket czeka na analizę tych rozbieżności i one cały czas są w trakcie. Możemy sobie jeszcze ustawić na przykład, co mam zaplanowane na dzisiaj, na jutro albo na przykład na bieżący tydzień i od razu mamy tutaj nasze bieżące działania, czyli wszystkie pozostałe są na późniejszy termin. Możemy sobie też pofiltrować na przykład po osobach, czyli zobaczymy wszystko przypisane do Ani i widzimy działania Ani. Co tutaj Ania ma do zrobienia? W ten sposób możemy sobie wyświetlić na przykład działania Ani przez filtry, ale mogę też kliknąć wyczyść, czyli wyczyściłam sobie wszystkie filtry i mamy tak jak na pierwszym widoku i zrobić grupowanie. I tutaj w grupach możemy na przykład, teraz mamy posortowane po przedziałach, ale możemy sobie na przykład posortować po przypisane do, czyli mamy wszystkie działania Ani, wszystkie działania Ani i wszystkie działania Marka. I mamy te działania posortowane po osobach. I widzimy wszystko, co jest przypisane do konkretnej osoby. Jak sobie możemy też przegrupować po postępie, czyli widzimy nierozpoczęte, w toku i ukończone. Ukończone są zawsze wszystkie poskreślane. Możemy też sobie posortować po dacie ukończenia, po etykietach, czyli na przykład market, supermarket, hipermarket, minimarket. Nie chciałam używać nazw klientów, więc pozamieniałam je po prostu na rodzaje sklepów. I tutaj mamy też priorytety i też możemy sobie w ten sposób te zadania posortować. Spójrzcie, kliknę jeszcze raz przypisane do i pokażę Wam, jak można szybko zmienić przypisanie, nie wchodząc w zadanie. Możemy po prostu zadanie złapać, czyli na przykład raport dla przełożonego, przekazać Hani. Po prostu złapać i przeciągnąć, a wydanie zamówienia na magazyn łapiemy i przeciągamy do Ani. Tak samo można zrobić z każdego innego widoku, czyli na przykład przedział, jeżeli mamy coś do sprawdzenia i zostało sprawdzone i teraz jest do wysyłki, to po prostu łapiemy i przeciągamy. To jest bardzo proste i myślę, że to jest na tyle intuicyjne, że każdy tak naprawdę po tym webinarze już będzie potrafił zacząć pracę z planerem. Pokażę Wam jeszcze coś, co jest bardzo, bardzo przejrzyste, jeżeli chodzi o weryfikację postępów naszego projektu, czyli na przykład w dziale logistyki chcemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Przychodzi menadżer i nie musi każdego pytać, na jakim jest etapie. Klikamy sobie tutaj wykresy, czyli drugą zakładkę i mamy wszystko na tacy. Mamy tutaj kolorowy pierścieniowy wykres, na którym widać, ile zadań mamy ukończonych, ile jest nierozpoczętych, że jest jeszcze 7 w toku i uwaga, 3 mamy opóźnione. Od razu nam się tutaj świeci na czerwono, tutaj mamy podsumowanie i mamy też na przykład podzielone przedziałami na wykresie kolumnowym. Tutaj mamy podzielone priorytetem, widać, że większość jest z priorytetem średnim i że z niskim nie mamy nic. I jest jeszcze podzielone na członków na wykresie słupkowym. I to jest mój ulubiony wykres, bo od razu widzę, kto jest najbardziej obciążony. Z 3 zadaniami zalega nam Marek, ma 3 zadania po terminie. Hania ma najmniej zadań i od razu możemy zmienić przypisanie członka. Na przykład tutaj mamy listę zadań, wszystkich zadań w tym planie i możemy sobie te zadania pogrupować, na przykład po przypisane do. I widzimy od razu Anię, Marka, Hanię, ale ja sobie kliknę na przykład po dacie ukończenia. I też widzimy, które zadania mamy na przykład opóźnione. Najbardziej opóźnione, bo po dacie ukończenia posortowaliśmy na 15 kwietnia, czyli już mamy grubo po. Możemy od razu zmienić tutaj z tego poziomu przypisanie na przykład do Hani, bo widzimy, że Hania nie jest bardzo obciążona. I od razu to zadanie wskoczyło do Hani. Widzicie to w czasie rzeczywistym. Hania dostaje w tym momencie maila, że ma przydzielone nowe zadanie. Zresztą jak kliknę sobie w Outlooka Hani i wyświetlę sobie tutaj naszą skrzynkę odbiorczą, to widać, że mam tutaj sporo maili.
i będą one, jeżeli też zmienimy ustawienie, że będę miała powiadomienia o każdej zmianie na skrzynce mailowej, to tutaj to wszystko mi się pojawi. Jak wejdę sobie w logistyka, to też będę to miała na skrzynce. I w takiej sytuacji można bardzo szybko zmienić obciążenie pracownika. Kolejną zakładką tutaj jest harmonogram. I tutaj klikając w harmonogram widzimy kalendarz, czyli to wszystko, co mamy pododawane w naszym planerze, jest widoczne również na kalendarzu. I to jest też bardzo przejrzyste, ponieważ od razu widzimy, co jest przed datą dzisiejszą, czyli co jest opóźnione i co jest po dacie dzisiejszej, czyli to, co w przyszłości mamy zaplanowane. I też można to wyświetlać w ten sposób, albo mamy też widok tygodnia i widzimy w taki sposób. I tak jak mówiłam, nie jest to dokładnie ten sam kalendarz, który jest w Outlooku. Oczywiście można go również tam zakotwiczyć. Pewnie dzisiaj nie starczy nam na to czasu, bo jakbym chciała całego planera pokazać, to będzie to bardzo, bardzo czasochłonne, ale da się to zrobić i jest na to sposób, żeby ten kalendarz pojawił się w planerze, w Outlooku, żeby można go było też edytować z tamtego poziomu. Klikając sobie tutaj w te trzy kropki, mamy też dużo więcej. Możemy wyświetlić członków, możemy wyświetlić pliki i tak jak w webinarze o plikach, pokazywaliśmy i pliki z Teamsa, i pliki na SharePoincie, to tutaj właśnie, jeżeli klikniemy w pliki, to przechodzi nam do SharePointa i mamy dostępną naszą witrynę dokumentów logistyka. Jeżeli utworzymy sobie na przykład Microsoft Teams na podstawie grupy Office 365, czyli na podstawie na przykład grupy logistyka, pojawi nam się tutaj folder General, czyli ogólny i tutaj będą się pojawiały też załączniki z Teamsa. Wszystkie załączniki, które mamy tutaj dodane w naszych zadaniach będą się pojawiały na naszym SharePoincie. Czyli spójrzcie, weźmiemy raport dla przełożonego i tutaj dodamy sobie załącznik, plik i wybierzemy sobie na przykład fakturę. OK i pokaż na karcie, ta faktura nam się tutaj pojawi. Na przykład aktualizacja plików obrotowych, kliknę dodaj załącznik, plik, weźmiemy sobie jakieś zdjęcia, na przykład zdjęcie z magazynu. I też możemy sobie zrobić pokaż na karcie. Zdjęcia jeszcze nie widzieliśmy i tak wygląda podgląd zdjęcia na karcie. I jak wejdziemy sobie tutaj w nasze pliki, w dokumenty, ja sobie to odświeżę, żeby nam się zaktualizowało i mamy tutaj zdjęcie i mamy fakturę w PDF-ie. I widać, że kilka sekund temu dodała to Hania. Wszystkie załączniki, jakie dodajemy do zadań, pokazują nam się w SharePoincie. I to wszystko trafia nam w jedno miejsce. Nawet jeżeli tutaj z tego zadania usunę ten załącznik, spójrzcie, klikam usuń załącznik i tutaj już podglądu nie ma, to te pliki dalej tutaj zostają. Dalej mamy fakturę i to zdjęcie. I tutaj te wszystkie pliki się przechowują. Następnie, jeżeli chcę znowu to dodać na przykład jakimś innym użytkownikiem, to mogę kliknąć dodaj załącznik i dodać to z SharePointa. Już nie muszę wybierać tego z dysku, te pliki mam tutaj dostępne z tego poziomu. OK, bardzo szybko mówię o tych zadaniach, ale to jest to, co powinniście wiedzieć, co jest najważniejsze. Przypisywanie zadań, uwaga, czego jeszcze nie pokazałam, można dodać dwie osoby albo nawet trzy osoby do danego zadania. I nad raportem dla przełożonego mogą pracować trzy osoby naraz. Mogą one zmieniać przypisanie na przykład do przedziału, postęp, kategorię i tutaj, jeżeli mamy trzy osoby, mogą one pisać komentarze. Marek może napisać komentarz Hani, że już wykonał dane zadanie i coś może pozmieniać w tym zadaniu. Mają oni we trójkę jedno zadanie do wykonania. Teraz mi się pojawiają te maile, że dołączyłam do grupy transport z małym opóźnieniem. I tutaj w Outlooku mogę sobie kliknąć transport i zobaczyć powitanie do grupy. I jak już jestem w tym Outlooku, jak już płynnie tutaj przeszłam, pokażę Wam jeszcze właśnie tę drugą aplikację, jaką jest Microsoft To Do i tam możemy pracować nad własnymi zadaniami i sobie możemy takie zadania uszeregować. Tutaj po lewej stronie na dole mamy coś takiego jak To Do i tak jak Wam pokazałam z poziomu strony office.com możemy przejść do To Do albo w Outlooku możemy wyświetlić jako zadania, tylko że w Outlooku przeglądarkowym nie mamy zadań, mamy To Do. Możemy oczywiście do starych zadań również wrócić, zmieniając na nowy program Outlook, ale w naszym zainstalowanym Outlooku, jak sobie klikniemy tutaj, to są zadania. I to nie jest to samo, co Microsoft To Do. Tutaj mamy po prostu nasze zadania Outlookowe i nasze flagi. Flagi oznaczone z maili. OK, przejdziemy sobie do tego To Do. Czym to jest? To jest taki system do zarządzania własnymi zadaniami, gdzie możemy sobie
planować zadania na przykład w Outlooku, to one też nam się tutaj pojawią. Możemy sobie planować zadania w planerze i one również będą tutaj zebrane. I co jest ważne, jeżeli mamy na przykład w planerze takich planów kilka, tak jak na przykład ja mam logistyka, rekrutacja, zarząd, webinar i wszystko, co mam tutaj w moim planerze, to muszę przeklikiwać się przez te wszystkie plany, żeby zobaczyć, co muszę dzisiaj zrobić. Ale klikając sobie w To Do, mogę po prostu kliknąć w przydzielone do Ciebie i widzę wszystkie zadania, które mam w planerze, bez znaczenia, w jakim to jest planie. Bo klikam sobie przyjęcie zwrotów i od razu widzę logistyka. Tutaj też mam plan logistyka, mogę od razu otworzyć w aplikacji planer. Ale tutaj mamy na przykład raport za kwiecień i mamy już plan marketing. Plan marketing. I mamy tutaj ze wszystkich planów zebrane wszystkie zadania. Jeżeli też uważacie, że to już wprowadza nam mały bałagan, możemy sobie tutaj te trzy kropeczki kliknąć i ukryć wykonane zadania. No i jest nieco przejrzyściej, możemy sobie też zaległe zadanie oznaczyć jako ważne i mieć tutaj gwiazdkę. W Microsoft To Do polecam pracę z własnymi zadaniami i jeżeli chodzi o planer, to tam możemy udostępniać takie zadania też innym. Tutaj z tego poziomu możemy też sobie dodawać kroki, czyli na przykład krok pierwszy, krok drugi i możemy też dodać do widoku mój dzień. I spójrzcie, mamy coś takiego jak mój dzień i akurat tutaj mam tutaj podpowiedź, co jest na dzisiaj i mamy akurat to jedno zadanie dodane z planera jako mój dzień. Możemy z tego poziomu też sobie dodawać nowe zadania i z Microsoft To Do możemy pracować na przykład właśnie przez przeglądarkę albo przez aplikację mobilną dostępną na naszego smartfona. Microsoft Planner również ma swoją aplikację mobilną i też w bardzo łatwy sposób możemy z poziomu naszego smartfona zarządzać zadaniami. Możemy sobie ustawić powiadomienia, komunikaty. Jak będzie coś zaległego, jak coś nam ktoś skomentuje w zadaniu, to od razu będziemy dostawali powiadomienie i zawsze będziemy na bieżąco. Jeżeli jesteśmy na przykład całym szefem jakiejś ekipy albo jesteśmy menadżerem, po prostu łapiemy za telefon i na wykresie sprawdzamy, kto nam zalega z zadaniem. I to jest też bardzo przydatne, bo w dowolnym czasie możemy sobie nawet w samochodzie rzucić okiem na wykresy i zobaczyć, od razu wykonać telefon do pracownika. Słuchaj Marek, zalegasz mi z trzema zadaniami, weź się do roboty. Pokażę Wam coś jeszcze. Tutaj mamy coś takiego jeszcze jak oflagowane wiadomości e-mail. I klikając sobie w oflagowane wiadomości, to są wszystkie flagi z Outlooka. Mamy tutaj na przykład dołączone do grupy rekrutacja, sobie oznaczyłam. Jak sobie to odznaczę, to te flagi również mi znikają. Wejdę sobie w mojego Outlooka i mamy tutaj transport dołączono do grupy, to sobie oznaczymy flagą i logistyka też dołączono do grupy, oznaczymy sobie flagą. Od razu mamy to w naszych zadaniach w Outlooku. Tutaj mamy dołączono do grupy transport i logistyka. Ja sobie to zminimalizuję. Przejdę do naszego To Do, oflagowane wiadomości e-mail i to też nam się tutaj pojawi. Jeszcze raz się przeklikamy. Może sobie te ukryjemy sobie wykonane. I to też powinno być tutaj za chwileczkę dostępne. To mi się za chwilę zsynchronizuje. Ja udostępniam swój pulpit, udostępniam też swoją twarz i tutaj to moje łącze jest dość mocno obciążone, ale to też za chwilę tutaj będzie dostępne jako flagi z moich maili. A tutaj w tym domku mamy wszystkie zadania, które mieliśmy dodane albo w Outlooku jako zadania, albo po prostu dodawałam sobie tutaj zadania do wykonania. Jak widać, tutaj oflagowane maile już się zrobiły o dwa więcej, czyli mamy transport i logistyka już nam tutaj wskoczyło. I w tych zadaniach pojawiają się również zadania z trzeciej aplikacji, którą też chciałam dzisiaj zahaczyć i to jest OneNote, czyli nasz elektroniczny notes. Możemy mieć go dostępnego przez przeglądarkę, a możemy też mieć zainstalowaną aplikację na naszym komputerze. I tutaj pokażę Wam to też z poziomu planera, czyli wejdźmy sobie do tego naszego planu logistyka, w te trzy kropki i tutaj oprócz tego, że możemy wyświetlić sobie SharePointa, to tworzy nam się również grupowy notes. I spójrzcie, swoje zadania możecie przydzielać z poziomu planera do konkretnych członków, do konkretnych osób. Jak klikniemy sobie notes, to z tymi samymi osobami możemy sobie takie notatki prowadzić również w naszym notesie elektronicznym. Też OneNote'a możemy mieć w telefonie i też możemy mieć dokładnie ten notes, czyli notes witryny logistyka, bo taki nam się tworzy, możemy go uruchomić na telefonie. Ten notes jest pusty, ja sobie wprowadzę pierwszą sekcję, czyli na przykład transport, OK. I mamy tak, dodaj nową sekcję i możemy na przykład dodać magazyn.
I w każdej z tych sekcji możemy dodać nową stronę. I tutaj ja mogę zostawić notatkę odnośnie transportu, trasa zmieniona i wyświetlić sobie to w moim OneNote, który mam zainstalowany na komputerze. Tutaj mam notę z witryny logistyka i on po synchronizacji, czyli kliknę sobie wyświetl stan synchronizacji i mogę sobie to zsynchronizować teraz, pojawią mi się te zmiany. Teraz mamy synchronizowanie i mamy transport, magazyn, czyli stworzone przed chwilą przez przeglądarkę sekcje i mamy trasa zmieniona. I tego OneNote'a możemy sobie edytować przez przeglądarkę, przez aplikację albo z telefonu. I ja sobie w tym momencie dodam na przykład zadanie programu Outlook. I spójrzcie, ja mogę robić zadania w OneNote'cie, czyli na przykład oprócz trasa zmieniona, kierowca w trasie, możemy sobie to oznaczyć jako zadanie, czyli dam sobie tutaj flagę na dzisiaj, kierowca w trasie, flaga na jutro i ja to robię w OneNote'cie. To są zadania, które pojawiają mi się po pierwsze w Outlooku, a po drugie w moim Microsoft To Do. I to, że mamy to edytowane w notesie witryny logistyka, jeszcze sprawia, że wszyscy członkowie do tego notesu mają wgląd. Czyli ja nie muszę tych zadań, które mam tutaj w OneNote'cie, przepisywać do planera albo przepisywać do To Do. Ja po prostu klikając sobie tutaj flagę w moim OneNote'cie, czy to na telefonie, czy w komputerze, czy w przeglądarce, mam to wszystko w jednym miejscu w tym samym czasie. Wejdę sobie teraz w Microsoft To Do, w moje zadania. Tutaj też sobie akurat zaznaczę ukryć zadania wykonane. I w tych zadaniach też mi się to tutaj za chwileczkę pojawi. Wejdę w Outlooka i tutaj już mam trasa zmieniona i to jest na dzisiaj flaga, a na jutro kierowca w trasie. I mam to już w moim Outlooku dostępne, a zrobiłam to w OneNote. Niczego nie dodawałam, nie dodawałam nowych zadań, nie flagowałam żadnych maili i to wszystko mi się tutaj pojawiło. Ja sobie w takim razie tą przeglądarkę odświeżę, bo tutaj mam tych kart trochę na otwieranych i mamy kierowca w trasie, trasa zmieniona i to wszystko pojawia mi się tutaj w czasie rzeczywistym. I widzimy, że możemy korzystać z jednej aplikacji i nie musimy tego wszystkiego kopiować, przenosić, synchronizować, w żaden sposób łapać i przeciągać. To po prostu wszystko się dzieje. Możecie oczywiście wybrać swój sprawdzony sposób. Ja w OneNote korzystam z checklist i wszystko tak naprawdę zapisuję sobie na poziomie checklist. Jak wejdziemy sobie tutaj w notę z użytkownika Hania, szybkie notatki, to będziemy mieli tutaj również inne moje strony. I tutaj mam na przykład też takie checklisty, gdzie mogę sobie to wszystko poodznaczać. To akurat był plan poprzedniego webinaru. Ja na takich checklistach sobie działam. Mam różne notesy, mam notesy publiczne, mam notesy prywatne, mam współdzielone i w ten sposób działam ja. Ja też sobie tutaj taguję, bo tych tagów mamy bardzo dużo, żeby później w tych moich notatkach móc się odnaleźć. Inni działają na zadaniach, na przykład w Outlooku i dodają sobie zadania z tego poziomu. Ja akurat preferuję To Do, ponieważ jest bardziej rozbudowany i jest dostępny przez przeglądarkę i również w aplikacji mobilnej. I mamy tutaj wyświetlone od razu oflagowane maile, czyli nie musimy przeglądać naszej skrzynki mailowej. Mamy wszystkie zadania ze wszystkich planów, jakie mamy utworzone w planerze. I to wszystko mamy w jednym miejscu. Możemy sobie wszystkie najróżniejsze zadania z różnych przedziałów pododawać do mojego dnia i też możemy sobie to posortować. A w przypadku planera, no to tutaj już działamy grupowo. Mamy kilka osób, możemy te zadania sobie przydzielać i je weryfikować. Ja wiem, że mamy dzisiaj mało czasu i nie będziemy w stanie pokazać wszystkiego, ale planer ma naprawdę ogromne możliwości. Jeżeli stworzymy sobie na przykład taki rozbudowany plan logistyka i chcemy go przekazać innemu działowi, albo mamy kilka podobnych działów, zawsze możemy w te trzy kropeczki kliknąć i skopiować po prostu cały plan. I te wszystkie działania, które ja Wam pokazywałam na tym przyspieszonym filmiku, gdzie po prostu dodaję zadanie każdej osobie, można taki plan skopiować i na przykład utworzyć go jako plan publiczny lub prywatny i powstanie nam kopia planu logistyka, albo zmienimy nazwę i będzie to zupełnie inny plan. Takich planów można sobie tworzyć naprawdę wiele i można między nimi się tutaj przeklikać. Kiedyś nie było takiej możliwości, żeby można było nawet przenieść zadanie do innego planu. A teraz takie możliwości są. I klikając sobie tutaj w te trzy kropki, możemy każde zadanie przenieść. Nazwa planu logistyka. Mogę przenieść sobie to też do innego planu. Albo do innego przedziału. Jak sobie tutaj to zmarzymy, to możemy sobie wpisać inny plan i
do innego planu takie działanie przenieść. Co jeszcze mogę Wam w planerze pokazać, to na przykład możliwość eksportowania planu do programu Excel. To jest też świetne, ponieważ daje nam możliwość wyeksportowania tych wszystkich zadań, bo nie dla każdego jest to czytelne. I w takiej sytuacji mamy po prostu plik Excela, otwiera nam się arkusz kalkulacyjny, gdzie te wszystkie zadania są dostępne w takiej surowej strukturze, ale już gotowe albo do przefiltrowania, albo do podłączenia do jakiejś innej bazy, albo stworzenia po prostu z tego bazy i podłączenia do na przykład Power BI-a, czy jakiegokolwiek innego rozwiązania, które będzie nam te dane wizualizowało na przykład na jakichś innych wykresach. Tutaj możemy na przykład sobie posortować to. To sobie akurat sformatujemy na przykład jako tabelę, żeby to było bardziej przejrzyste. I możemy ustawić sobie na przykład sortowanie według priorytetów i od razu widzimy na prostej kolumnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o priorytety. Możemy też przypisane do, też sobie pofiltrować na przykład alfabetycznie wszystkie zadania Ani i Marka, wszystkie zadania Marka i to wszystko jest widoczne tutaj w naszym Excelu. Także myślę, że to też jest bardzo ciekawa opcja, jeżeli chodzi o planera, że to wszystko można też wyeksportować. Planer nie jest jedynym miejscem, gdzie te zadania można wyświetlić, bo takie zadania można też wyświetlić na przykład w SharePoincie, ponieważ nasz planer można utworzyć w SharePoincie, można go otworzyć w Teamsach i przez to, że tak naprawdę od Teamsów rozpoczęliśmy, pokażę Wam tylko jeszcze szybko, jak takiego planera można do naszych Teamsów dodać, bo myślę, że w dzisiejszych czasach akurat większość z naszych uczestników tego webinara korzysta z Microsoft Teams. I po prostu tutaj w dowolnym zespole, ja mam tych zespołów tutaj naprawdę bardzo dużo, mogę sobie kliknąć dodaj kartę i następnie wybrać Microsoft Planner. I tutaj możemy utworzyć nowy plan albo użyć już istniejącego planu. Akurat nie dodam tego do grupy administracja, ze względu na to, że zrobiłam plan prywatny, więc możemy sobie stworzyć na tę potrzebę dołącz do zespołu i utworzymy sobie zespół na podstawie grupy Office 365 i wybierzemy sobie grupę, która już istnieje. I to będzie ta nasza grupa logistyka i ona widać, że jest z kółeczką, czyli jest prywatna. Tworzenie zespołu zajmuje nam dosłownie kilka sekund i od razu sobie dodamy do tego zespołu planer. I jak widzimy, nie muszę tutaj dodawać członków przy tworzeniu tego zespołu, ponieważ członków dodałam w planerze. Klikam sobie tutaj plusik, dodaję ten planer i wszyscy uczestnicy tego zespołu nie muszą już robić nic, nie muszą tworzyć planera, nie muszą logować się do planera, nie muszą przełączać się na inną kartę, po prostu z poziomu Teamsa mogą te nasze zadania wyświetlić. I tutaj klikam istniejący plan, od razu mi podpowiada nasz plan logistyka, klikam zapisz i te wszystkie zadania, uwaga, wyświetlają mi się tu. Jestem w ogłoszeniach, piszę ze swoimi współpracownikami, z członkami zespołu, klikam logistyka i mam tutaj dostępne wszystkie nasze zadania. Mogę też kliknąć wykresy i to wszystko mam w Microsoft Teams. Mogę to dowolnie pofiltrować, na przykład dzisiaj, i mamy automatycznie zmieniane te wykresy w czasie rzeczywistym. I również harmonogram, czyli mamy nasz kalendarz z naszego planera dostępny. Myślę, że pokazałam i tak nieco więcej niż planowałam. Planner, OneNote i pozostałe aplikacje są naprawdę bardzo rozbudowane. Ja ostatnio rozmawiam z moimi klientami na różne tematy, na temat Teamsa oczywiście najczęściej i kiedy właśnie mówię o tym, że oprócz Teamsa można zrobić w Office 365 dużo więcej i zaczynam o tym opowiadać, o zadaniach, o plikach, o udostępnianiu plików, o współdzieleniu plików, co jest też ogromnym plusem, jeżeli chodzi o pracę taką zdalną, czy też pracę grupową, to pojawia się wielkie zaskoczenie, że to jest aż tak ogromne rozwiązanie i ma tyle możliwości. Ostatnio też brałam udział w podcaście i dostaliśmy taką recenzję. Tutaj mam informację, akurat ją wyświetlam. Nie wiedziałem wcześniej, że oprócz komunikowania się można też robić inne rzeczy. Dzięki Waszej rozmowie dowiedziałem się, że jest coś takiego jak planer i teraz zamiast robić zadania przez maile, robimy to w planerze. I niektórzy myślą, że ten Office 365 to jest pewnie tylko mail i Teams. To jest naprawdę dużo więcej i oprócz planera, OneNote'a, Teamsa i tego wszystkiego, co pokazałam, też Microsoft To Do, to wszystko się ze sobą przenika i to wszystko ze sobą współgra i dopiero cały Office 365, nie tylko same Teamsy, nie tylko sam planer, to wszystko, co jest dookoła, zaczniemy to wykorzystywać, to to nam da naprawdę ogromną wartość, bo ja widzę u siebie, że oszczędzam mnóstwo czasu na przeszukiwaniu plików, na dodawaniu plików do różnych
do różnych zasobów, do różnych witryn. Nie muszę tego wszystkiego robić kilka razy. Ja to po prostu robię raz. I widzę w porównaniu z tym, co było wcześniej, czyli lata wstecz, bo ja już od lat korzystam z Office 365, do tego czasu, no mogę powiedzieć z ręką na sercu, marnowałam bardzo dużo, bo to były po prostu takie zbędne czynności. Z mojej strony już nie zabieram więcej czasu. Zegar Dzięki, pieka. Marto. Oddaję Dzięki, Marto, głos. Szczególnie za tą historię na koniec, bo ona doskonale pokazuje, jak te wszystkie narzędzia się ze sobą wiążą. Też nie bez przyczyny zaczynaliśmy serię tych webinarów od Teamsów. Cały czas gdzieś delikatnie o nie zahaczamy. Były pliki w Teamsach, teraz mamy zadania w Teamsach, ale mam nadzieję, że widzicie, że tak naprawdę próbujemy narysować trochę szerszą perspektywę Office 365. Widzicie, jak te narzędzia ze sobą rozmawiają. I tak podsumowując to, co widzieliśmy, wydawało mi się, że planera znam na wylot, ale zawsze z przyjemnością słucham Marty i paru nowych rzeczy się dowiedziałem. Więc mamy planera, który możecie naprawdę bardzo szybko od zaraz zacząć wykorzystywać do zarządzania zadaniami w swoim zespole. Macie To-Do, który jest świetnym narzędziem do zarządzania zadaniami prywatnymi, a dodatkowo jeszcze integruje się z Outlookiem, z Teamsami, z OneNote'em, z samym planerem. I to, co chyba z tego wszystkiego jest najważniejsze, to trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę wszyscy zarządzamy zadaniami. Dzisiejszy temat jest wyjątkowy, bo dotyczy każdego z nas. Nie wszyscy zarządzają tymi zadaniami w sposób prawidłowy, dlatego warto inspirować się różnego rodzaju rozwiązaniami. Mam nadzieję, że do tego się też przyczynimy i też warto poszukać takiego systemu, który będzie po prostu działał dla Was. Czy to będzie To-Do, czy to będzie OneNote, jak widzicie, opcji jest dużo. A dla tych wszystkich, ja tu też kątem oka śledziłem pytania, na przykład pojawiło się takie pytanie dotyczące struktury zadań. Tak jak zaznaczałem na samym początku, w planerze akurat takiej struktury nie zrobimy. To jest narzędzie, które ma być maksymalnie proste i maksymalnie efektywne, ale trzeba oczywiście pamiętać, że są takie organizacje, są takie scenariusze, gdzie potrzebne będzie coś więcej, na przykład śledzenie pracochłonności, budowanie struktury zadań, łączenie ze sobą zadań, wykresy Ganta i tym podobne sprawy. I takich rzeczy w planerze nie zrobicie, ale są narzędzia w Office 365, które na takie rzeczy pozwalają. Ja tylko hasłowo zostawiam to, nie będziemy głęboko w ten temat wchodzić, jeżeli będzie Was interesował, piszcie, na pewno odpowiemy. Takim systemem jest Project Online chociażby, czy nowy Project for the Web, więc jeżeli macie takie potrzeby, wrzućcie w wyszukiwarkę te terminy i zobaczcie, co potrafią te narzędzia. A kończąc jeszcze podsumowanie i nawiązując do poprzedniego webinara, tydzień temu Marta przy okazji omawiania plików pokazywała też 10 rzeczy, przepraszam, to było tydzień temu czy 2 tygodnie temu, widzicie, webinary tydzień, mi się zaczynają tydzień. Zdawać. Tydzień temu pokazywałaś też Power Automate'a. Tutaj warto wspomnieć, że oczywiście z planera wszystkie informacje o zadaniach możecie wyciągnąć do takiego procesu, jeżeli chcecie, nie wiem, wysłać dodatkowego maila, powiadomić kogoś, czy przepisać po prostu te dane gdzieś, spokojnie możecie też wykorzystać Power Automate'a, który od razu otwiera całe morze możliwości, jeżeli chodzi o zarządzanie zadaniami. Dobrze, to tyle tytułem podsumowania. Mam dla Was jeszcze jedną bardzo ważną dla nas informację. Tak jak wspomniałem, dzisiejszy webinar jest wyjątkowy z wielu względów. Jedną z nich jest to, że o 21:00 kończymy przedsprzedaż naszego kursu Office 365 Ninja. Co to oznacza? Oznacza to, że tylko do 21:00, tylko dzisiaj możecie kupić go w niższej cenie. Za chwilę opowiem, jak to zrobić. Czym jest kurs Office 365 Ninja? Mieliście okazję słuchać Marty. Marta jest autorką tego kursu. Kurs składa się z 9 modułów. Jest wśród nich też planer, gdzie rozkładamy go już na czynniki. Pierwsze jest Sway, OneNote, Teams, OneDrive. Jeżeli chodzi o Teams, to ten moduł, ze względu na to całe zamieszanie, które dzieje się wokół nas, udostępniliśmy 4 tygodnie temu zupełnie bezpłatnie. I dosłownie wczoraj, co swoją drogą jest niezłym zbiegiem okoliczności, dołączyła do tego kursu osoba numer 3000. Nigdy nie spodziewaliśmy się, że on będzie się takim zainteresowaniem cieszył. Dziękujemy za to. Dziękujemy też za ankietę, gdzie średnią ocen mamy 9 na 10, co tylko pokazuje, jak świetną robotę wykonuje Marta i też mam nadzieję, że pozwala sobie wyobrazić, czego możecie się spodziewać w tym dużym kursie, który mamy po prostu 10 razy więcej tych informacji. Mamy 9 modułów produktowych,
jeden moduł organizacyjny, gdzie prowadzimy od zera do bohatera. Naszym celem jest to, żeby pokazać osobom, które mogą nie mieć kompletnie żadnej styczności, doświadczenia z tymi narzędziami, jak zacząć je wykorzystywać w takim codziennym życiu. Posługujemy się dużą ilością przykładów, scenariuszy. Też nigdy nie chcieliśmy, żeby powstało z tego repozytorium filmów, chociaż tych filmów mamy ponad 100 w naszym kursie. Tak naprawdę najważniejszym elementem tego kursu i na czym nam bardzo zależało jest interakcja z Wami, z naszymi kursantami. Dlatego mamy zamkniętą grupę, gdzie dzielimy się swoimi doświadczeniami i też patrząc na to, co się dzieje na tej grupie, ponieważ są już na niej osoby, które dołączyły do naszego modułu Teamsowego, to ja jestem absolutnie dumny i cieszę się bardzo, że pomagacie sobie nawzajem, że buduje się przy tym fajne community i nie tylko możemy my jako trenerzy, mentorzy na tej grupie podpowiadać, jak coś zrobić, ale także można korzystać z doświadczeń innych. Bardzo nam też zależało na tym, żeby można było nawiązywać bezpośredni kontakt z Wami, więc będziemy organizować też spotkania na żywo. Podobne jak to, ale zamknięte tylko dla naszych kursantów, gdzie będzie można po prostu z nami pogadać, pokazać pulpit, zapytać jakiś bardzo konkretny scenariusz. Sam kurs zaczyna się 6 maja i oczywiście będzie można jeszcze do niego dołączyć, ale też przez krótki czas, między 6 a 15 maja i już w wyższej cenie. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego tylko w takich wąskich oknach czasowych będzie dostępny nasz kurs, no otóż dlatego, że właśnie zależy na tej bezpośredniej pomocy naszym kursantom, a to jest możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy w stanie kontrolować ilość, kiedy nie będzie Was po prostu za dużo, dlatego mamy wąskie okna, chcemy się skupić na konkretnej grupie, no i z czasem oczywiście też planujemy kolejne edycje, ale one też będą dostępne w takich wąskich oknach czasowych, więc warto się zastanowić, warto się dołączyć i oczywiście cały kurs, tutaj uspokajam, prowadzi niezastąpiona Marta. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto, masz jakieś wątpliwości, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji, pytaj, natomiast jesteśmy na tyle pewni te wartości tego kursu, że dajemy 30-dniową gwarancję satysfakcji. Jeżeli nie dowiedziemy naszych obietnic, coś Ci się nie spodoba, stwierdzi, że to nie jest dla Ciebie, wystarczy tylko mail i po prostu zwracamy pieniądze. Podsumowując, dostajesz nielimitowany dostęp do nagrań, nie będą ograniczone czasowo, też takie pytania się pojawiły, będzie można w swoim tempie do tych nagrań wracać. Nasza grupa też będzie cały czas otwarta, więc dołączając raz masz dostęp do naszego community, do naszych doświadczeń, do naszych trenerów. Dzielimy się oczywiście naszymi gotowymi, wypracowanymi przez lata strategiami, pomysłami i radami. I sam kurs kosztuje 997 zł i tylko do dzisiaj można tę cenę obniżyć o 100 zł. Natomiast na tej liście jeszcze rzeczy, które dajemy w tym kursie, nie ma tutaj jednej kluczowego absolutnie elementu, bo pewnie zastanawiasz się nad tym, czy nie można, dlaczego to jest takie drogie, czy nie można taniej. Oczywiście te wszystkie informacje, które podajemy w samych nagraniach, one są dostępne. No to też dementuję pogłoski, bo pojawiły się takie pytania, że zaprzestaniemy naszych darmowych webinarów. Absolutnie nie. Chcemy zrobić z tego stały punkt naszego programu, więc my tą wiedzą absolutnie bezpłatnie będziemy się dzielić. Ale to, co daje nasz kurs, to przede wszystkim czas. Jeżeli go masz, jeżeli chcesz się uczyć na swoich błędach, to absolutnie są inne ścieżki, żeby dotrzeć do tego celu. Natomiast jeżeli już korzystasz z Office 365, już za niego płacisz, chciałbyś zwiększyć zwrot z tej inwestycji i wykorzystać naszą wiedzę, to myślę, że czas jest takim bardzo ważnym, ważną wartością, która razem z tym kursem idzie. I tutaj, Marto, sorry, że tak się wywołam do tablicy, ale pamiętam, że wczoraj napisała świetny wpis, który to ilustruje. Czy mogłabyś się podzielić tą historią, którą pamiętam z LinkedIna? Tak, to była sytuacja z przedwczoraj. Ja ją wczoraj na LinkedInie opisałam, już wyświetliło tą historię 12 tysięcy osób, co jest w ogóle takim zasięgiem, o którym nawet nie marzyłam. I to była historia z życia wzięta. Rozmawiałam z klientem, który powiedział, że on takiego kursu nie potrzebuje, bo on tylko pisze maile. On tylko wysyła faktury w tych mailach, on tylko wysyła informacje o zadaniach. On wszystko robi na mailach i zapytałam, czy ma faktycznie uszegregowane te maile, czy są tam pododawane reguły, czy są kategorie, czy są pododawane foldery, czy ma może skrzynki grupowe.
Absolutnie powiedział, że nie ma przecież na to czasu, żeby czymś takim się zajmować. I zapytałam, czy jeżeli dostałby ode mnie taką ekstra godzinę dziennie, to miałby czas na to, na takie działania. Powiedział, że on godzinę dziennie to poświęciłby tego czasu poświęciłby synowi. I tutaj głos mi się załamał, bo ja naprawdę złapał mnie za serce. Powiedziałam, że proszę pana, jeżeli ten kurs nie jest dla pana, to ja nie wiem, kto mógłby więcej z niego wyciągnąć. Jeżeli pan nie ma czasu, przez to, że faktury do opisania są wysyłane w mailach, przez to, że zadania są wysyłane w mailach, jest do tego SharePoint, jest do tego planer, pan ma Office 365, poświęćmy chwilę na zaznajomienie się z każdą z tych usług i gwarantuję, że zaoszczędzi pan czas. Dzisiaj czas jest bezcenny, a wykorzystanie go dla rodziny, bo ja myślałam, że faktycznie on zwiększy swoją produktywność, będzie pracował więcej, będzie miał lepsze efekty, ale dla niego nie to jest najważniejsze i każdy tak naprawdę ma inne wartości i ten czas możecie wykorzystać jak chcecie. Wszyscy mamy tego czasu tak naprawdę tyle samo, ale możecie zminimalizować, zredukować ten czas poświęcany na takie rzeczy, które można naprawdę mocno zautomatyzować, przez to, że po prostu zdobędziecie więcej wiedzy na temat już narzędzi, które posiadacie. I ja tak zrobiłam, ja cały czas tak naprawdę uczę się na temat tych wszystkich usług i aplikacji w Office 365, żeby jak najwięcej czasu zaoszczędzić. Uczę się na temat Power Automate, żeby wszystkie procesy takie, które gdzieś po prostu muszę klikać cały czas to samo, zautomatyzować i widzę, że są te oszczędności w czasie i to po prostu dzieje się za mnie. I mimo tego, że nie mam ze sobą sztabu ludzi, który mi pomaga, to jestem w stanie wszystko ogarniać sama, wszystkie zadania. I naprawdę ta historia otworzyła mi oczy na to, że faktycznie nie trzeba cały czas pracować, że można ten czas, który mamy po prostu poświęcić albo na naukę, albo po prostu na czas z najbliższymi. Myślę, że to też może dać wam nieco do myślenia. Tak, no zdecydowanie mi dało. Dzięki za tą historię, bo dawno nie czytałem podobnie fajnej treści na mediach społecznościowych. Więc podsumowując, dzisiaj do 21 z kodem Office 100 możecie nasz kurs zakupić. Od razu uprzedzam, bo też mamy doświadczenia z poprzednich kursów. Nie będzie wyjątków, nie będzie odstęp od tej reguły, po prostu od 21. Kod przestaje działać i też zamkniemy do 6 maja samą sprzedaż tego kursu. Dzisiaj 21. Ostatnia szansa. Jak to zrobić? Wejdźcie na naszą stronę, kliknijcie na zakładkę kursy, wybierzcie Office 365. Później jeden z licznych przycisków dołączam do kursu, podajcie kod zniżkowy. Pamiętajcie, że kurs startuje 6 maja, wtedy też pojawią się pierwsze materiały. I też dostaliśmy dużo pytań z organizacji, które chciały zakupić taki dostęp dla swoich pracowników. Jeżeli jesteście w takiej sytuacji, nie wiem, nie możecie zapłacić online, to istnieje też możliwość zarezerwowania takiego miejsca i płatność tradycyjną metodą. Napiszcie do nas maila albo wypełnijcie formularz na akademiaaplikacji.pl. Proforma, wtedy o ważności tego kodu będzie po prostu decydowało moment, w którym dostaniemy od was taką wiadomość. Taka rezerwacja też jest możliwa. Dobrze, to tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o kurs. Mamy na naszym Q&A-u sporo pytań. Michale, jakbyś mógł nam podrzucić 2-3 pytania. Jestem. Słuchajcie, no pytań mam takich szersze, które wymagają, łatwiej będzie o nich opowiedzieć, aniżeli je napisać, to wypisałem sobie 5, więc prosiłeś o 2-3, to po prostu przez niektóre przejdziemy szybciej, ale chciałbym je wszystkie zadać. Pierwsze pytanie takie, może mało powiązane z zadaniami, natomiast rzeczywiście dające trochę kontekst do tego, o czym mówiliście. Pytanie, jaka jest różnica pomiędzy grupą 365 a zespołem w Teams? Ja mogę na to odpowiedzieć. Proszę. Grupa Office 365 jest takim podstawowym elementem budulcowym samego Office'a. Daje wam dostęp do dedykowanej witryny SharePointowej, czyli pliki. Daje wam dostęp do dedykowanej skrzynki pocztowej, w której na przykład macie kalendarz, w której możecie prowadzić konwersację. Natomiast Teamsy najłatwiej wyobrazić sobie jako po prostu taką nadbudówkę, dodatkowy element, który na danej grupie Office 365 daje wam możliwość wykorzystania tych wszystkich dobrodziejstw, które mamy w Teamsach. Więc nie ma Teamsów bez grupy Office 365, natomiast możecie mieć grupę Office 365, która nie ma Teamsów. Takim innym elementem, który można dobudować do grupy, jest na przykład planer, którego dzisiaj widzieliście. Super, dzięki.
drugie pytanie to pytanie, na które chyba jest odpowiedź dość prosta, bo pytanie brzmi: prowadzimy notatki ze spotkań w OneNote. Jak przerzucać zadania z OneNote do planera? I tutaj odpowiedź jest prosta, bo nie ma takiej możliwości. Natomiast ode mnie ja bym to pytanie trochę rozszerzył, czyli jak to zorganizować w takim razie, organizację jakichś zadań, jeżeli używamy na przykład OneNote'a? To ja mogę odpowiedzieć. Można stworzyć OneNote'a grupowego i po prostu dokładnie w OneNote'cie, czy to z poziomu telefonu, czy aplikacji lokalnej, czy aplikacji tej Windowsa, czy OneNote 2016, czy przez przeglądarkę. Każdym z tych OneNote'ów możemy uruchomić OneNote'a grupy. I można stworzyć OneNote grupowy, można taki OneNote udostępnić, można wykorzystać też to w planerze i z poziomu planera go wyświetlić. Także jeżeli chodzi o zadania, no to te zadania z planera, z OneNote'a nie będą wskakiwały nam do planera, ale one mogą być oznaczone w OneNote'cie i mogą wskakiwać na przykład do to-do. I tam można mieć wszystkie zadania z planera i wszystkie zadania z OneNote'a wtedy w jednej aplikacji, czyli w to-do. Super, dzięki. I tutaj pojawiło się inne pytanie, myślę, że w bardzo podobnym kontekście. Pytanie brzmi: podczas tworzenia zadań pojawił mi się limit maksymalnie 11 osób przydzielonych do danego zadania. Jak to obejść? Mi się, osobiście tego chciałem to znowu rozszerzyć. Mi się wydaje, że tutaj to jest bardziej pytanie o jak to zorganizować na przykład. Zdecydowanie tak, bo jedno zadanie, które wykonuje 11 osób, przyznam, nie wiedziałem, że jest taki limit. To zweryfikujemy i potwierdzimy ewentualnie w transkrypcie. Natomiast wydaje mi się tak zupełnie intuicyjnie, że jedno zadanie przypisane do 11 osób to nie będzie efektywny sposób zarządzania czymkolwiek. Ja bym się zastanowił, czy na przykład nie rozdzielić tego na większą ilość zadań, bo wtedy też będziemy w stanie bardziej granularnie śledzić kto, co zrobił. No i to ewentualnie nie byłbym sam, jakbym nie wspomniał o ewentualnie innych narzędziach. Jeżeli takie ograniczenia cię spotykają w planerze, to zerknij koniecznie na Project for the Web albo Project Online, trochę bardziej rozbudowane systemy, ale tutaj spróbowałbym jednak rozdzielić to na większą ilość zadań. Jasne. Kolejne pytanie. Czy da się pracować z zadaniami w Office 365 zgodnie z metodyką Getting Things Done? Znowu się muszę wciąć. Wydaje mi się, że David Allen i autor metodyki Getting Things Done na swojej stronie ma nawet gotowy przepis, bo oni publikują takie gotowe instrukcje, jak zaimplementować GTD w konkretnych narzędziach. I na 99% jest tam to do, bo to jest narzędzie, w którym Getting Things Done można zaimplementować. Pamiętajcie tylko proszę, że w tych metodykach nie narzędzie jest najważniejsze, tylko pewne nawyki i wypracowanie swojego działającego systemu. Wiem z doświadczenia, że to zdecydowanie poszukanie własnej drogi, wybranie z różnych metodyk, z różnych sposobów działających w naszym konkretnym przypadku elementów jest najważniejsze. Więc GTD pewnie możecie nawet na prostej liście SharePointowej, bo GTD jest z natury proste. To jest kluczowa cecha tych systemów. Dzięki Łukasz. Ostatnie dwa pytania. Pytanie pierwsze. Jak zorganizować zadania główne, takie długoterminowe, takie podejrzewam milestone'y, podzielone na etapy z datami zakończenia etapów? Czy jest coś takiego jak grupowanie zadań w planerze? To do tego chyba właśnie mogą służyć przedziały. Bo przedział to nie musi być etap, bo etapy mamy nierozpoczęte, w toku i zakończone. I tam mamy tak naprawdę postęp zadania. Także to, co ja pokazywałam na przykładzie, że do wykonania sprawdzonej, do wysyłki, te przedziały mogą się nazywać dowolnie i to mogą być właśnie grupy. Dodatkowo mamy kategorie, czyli te kolory, które możemy tagować i kategoryzować, czyli na przykład wszystkie zadania dotyczące danego klienta, czy na przykład danego miesiąca. Te kategorie to jest właśnie na tyle intuicyjne, że to można nazywać się dowolnie i to te kategorie tak naprawdę ogranicza nas wyobraźnia i to jak chcemy, żeby one się nazywały, tak się mogą nazywać. One nie mają konkretnego przeznaczenia, one są bardzo uniwersalne i można albo właśnie wykorzystać kategorie, albo przedziały. Jak pytałem też przy okazji tych zadań długoterminowych i tam mówiłem o tych milestone'ach, też mi przyszedł do głowy taki obraz Gantt Charta,
żeby to wszystko sobie ułożyć na takiej planszy, prawda, poszczególnie po sobie następujących zadań. Coś takiego w Teams, w planerze jest możliwe, czy jak w ogóle podejść do takiego tematu? Nie jest możliwe w planerze. Microsoft ma narzędzie Project for the Web, koniecznie zobaczcie, to jest taki rozbudowana wersja planera, która ma Ganta, ma strukturę zadań. Jest niestety dodatkowo płatna, ale wystarczy taka najtańsza licencja Project Online, nazywa się P1 i tam te funkcje są. Więc jeżeli doszedłeś do tej ściany, jeżeli chodzi o możliwości planera, no to są dalsze kroki. Tutaj sugerowałbym przyjrzeć się Project for the Web, bo on działa co do zasady pod spodem bardzo podobnie do planera, też bazuje na grupach, ale właśnie pozwala na troszeczkę więcej śledzenie pracochłonności, ciągle przypisywanie osób, grupowanie zadań, tworzenie milestone'ów i takiego typowego Ganta, który jest znany z większości metodyk zarządzania projektami. Tam też on jest. Super. Ostatnie pytanie, moje ulubione. Ja nie ukrywam, że to pytanie skradło mi serce. Pytanie brzmi, jak z systemu ERP na Microsoft SQL dodać w prosty sposób zadania do to-do? No to Michał, ty na to odpowiedz. Nie chcę mi się psuć zabawy. No okej, cieszę się, będąc wywołany do tablicy. Ja myślę, że najprostszy sposób jest to zautomatyzować. Tutaj o automatyzacji mówimy praktycznie cały czas, może akurat nie na tym webinarze, natomiast na innych naszych webinarach mówiliśmy, w zasadzie mówił Dawid Ziółkowski. Możecie znaleźć to na stronie akademiaaplikacji.pl na webinary. Na webinar o automatyzacjach mówiliśmy nawet na ostatnim Open Live, który możecie znaleźć na naszym kanale YouTube'owym. Zmierzając do meritum, tu już mówimy o pewnej integracji pomiędzy dwoma różnymi systemami. Tutaj nie obejdzie się bez jakiegoś trzeciego narzędzia, które to zrealizuje. Możemy to zrobić małym kosztem, używając takich narzędzi do automatyzacji jak Power Automate, czy na przykład Logic Apps dostępnych na Azure. Aczkolwiek tutaj trzeba pamiętać o tym, że ponieważ będziemy integrować się z Microsoft SQL-em, to już będziemy musieli dokupić licencję premium dla takiego konektora. Jeżeli to będzie konektor, jeżeli to będzie licencja dla konkretnego użytkownika, to będzie ten koszt bodaj, teraz nie chciałbym skłamać, musiałbym szybko wejść na pricing Power Automate'a. Chyba, dobra, szybko go sprawdzimy, $15 per użytkownik per miesiąc. Jeżeli natomiast byłby to zupełnie zarządzalny flow, który by działał co jakiś czas i synchronizował te zadania, no to tutaj już wchodzimy w licencję per flow i taki flow kosztuje $100 za miesiąc. Przy czym Microsoft wymaga, aby kupić na początku minimum 5, więc tak na dobrą sprawę w tej drugiej opcji pakujemy się w koszt $500 na miesiąc. Temat rzeka, ja chętnie bardzo bym go zaczął dalej rozwijać. Proponuję autora tego pytania, aby też się z nami skontaktował na adres mailowy kontakt@akademiaaplikacji.pl i na pewno tutaj coś pomożemy, bo uwielbiamy takie tematy. Przynajmniej ja uwielbiam, mnie to strasznie jara. I to słychać i to widać na pewno. Jeszcze temat Power Automate'a, Power Appsów wróci pod strzechy naszych piątkowych webinarów. Słuchajcie, mamy godzinę 14, tym akcentem zakończymy. Jeżeli jakieś pytanie nie udało nam się odpowiedzieć na żywo, tudzież na czacie, wszystkie opublikujemy w poniedziałek wraz z nagraniem. Bardzo Wam dziękuję, że do nas dołączyliście. Chciałem powiedzieć do zobaczenia za tydzień, ale za tydzień mamy święto, więc widzimy się za 2 tygodnie w piątek. O szczegółach kolejnego webinaru, agendzie i link rejestracyjny oczywiście będziemy informować na naszej stronie i wysyłać mailowo do naszych subskrybentów. Bardzo dziękuję Marcie, bardzo dziękuję Michałowi. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć. Cześć. Cześć.